zdarzać się, że oglądasz wystąpienia właśnie innych par, podglądasz, jak oni sobie radzą przed kamerami? Jak najbardziej, oczywiście. Oglądam, jeżeli tylko mogę, zawsze oglądam Dzień Dobry. I uczę się od moich kolegów, podpatruję, analizuję, zastanawiam się, co ja bym zrobiła w takiej sytuacji. Myślę, że to jest najlepsza lekcja. Oczywiście myślę, że należy także uczyć się na własnych błędach, ale jeżeli można na cudzych. Nie, żartuję, oczywiście nie ma takich, aczkolwiek bywają sytuacje trudne i w takich sytuacjach też trzeba sobie siebie wyobrazić, więc oglądam jak najwięcej, staram się podpatrywać kolegów i też wyciągać wnioski albo inspirować, także są dwie szkoły, niektórzy tego nie robią, ja to robię, nawet jeżeli staram się za bardzo nie kopiować tego stylu, to myślę, że jakkolwiek cenne wskazówki, które podpatruję, można później wcielić w życie, więc czemu nie? Jak oceniasz, w poprzednim sezonie wystąpiła Patrycja Kazadi. Podobało ci się, jak wcieliła się w postać prowadzącej? Akurat Patrycji nie widziałam, bo to były wakacje, więc niestety nie oglądałam wówczas Dzień Dobry, byłam za granicą, więc nie widziałam.